jeszcze w znaku panny, że jeszcze ogłupia się, wiesz, znakiem panny, wiarami w cuda, w duchy i w gwiazdy. Jest XXI wiek. Stary dziad siedzi, wiesz, za mikrofonem i znak panny. Jest, znak panny. Moherowy, jest. A nasze dzisiejsze niedzielne poranne spotkanie rozpoczynamy od kultury. Już w najbliższą sobotę, 8 września, w warszawskim Teatrze Studio odbędzie się premiera Rodziny Adamsów w reżyserii Jacka Mikołajczyka. O tym, czego mogą się spodziewać zarówno miłośnicy tego kultowego filmu, jak i zwykli widzowie, opowiedzieli Tomaszowi Domagale, projektantka kostiumów Ilona Birnasz oraz odtwórca roli wujka Fastera Damian Aleksander. Jedna tylko się na świecie liczy rzecz. Tylko jedna, jedna tylko się na świecie liczy rzecz. Niby mówią, że gdzieś tam krach, gdzieś tam bach, tylko miłość liczy się wszak. Jedna tylko na świecie tym. Śpiewał dla Państwa Damian Aleksander. Wujek Fester. Wujek Fester. No to przejdźmy do tego wujka Festera. To piroman, masochista, wyczytałem przynajmniej w internecie. Gdzie tam, to wspaniały, cudowny człowiek. Dlaczego zaśpiewałem to? Najpierw troszeczkę po swojemu, a później trochę wujkiem. Dlatego, że o czym jest historia rodziny Adamsów? Wszyscy kojarzą rodzinę Adamsów jako czarny humor, jako ludzie, którzy ciągle mówią o złych i negatywnych rzeczach, ale okazuje się, że w kontekście bardzo pozytywnym, bo przekaz tego spektaklu jest przede wszystkim o miłości, i to różnej miłości, miłości do księżyca, w przypadku Festera, miłości Wednesday i Lukasa, którego poznaje Nie gdzieś tam w warto. mieście, miłości małżeńskiej, problemów małżeńskich. Ciągle mówimy o miłości, ale w bardzo Nie zabawny, warto. humorystyczny, farsowy sposób. Poproszę Nie cię o to, warto. Nie żebyś warto. wytłumaczył nam, mnie też, bo ja właściwie tego nie wiem. Zrobiłem porządny research i dowiedziałem się, oprócz tego, że oglądałem jako 14-latek film Rodzina Adamsów, słynny z Angeliką Houston, Raulem Julią, Christiną Ricci, która wtedy debiutowała. Czy musical to jest wersja filmu taka po prostu jeden do jednego? Jak to wygląda? Bo tego nie wiem. No wiesz co, no, Oglądanie to się bywa za aktorami, tak jak w wielu przypadkach, kiedy robiono na przykład Nędzników Les Misérables, to ciężko by było zrobić 8 albo 10-godzinny musical, więc go mocno skrócono. Wybrano pewne wątki jako ważniejsze. Tak w przypadku Adamsów, bo zaczęło się od komiksu Adamsa. Komiksu Adamsa, rysunek, później powstały filmy animowane, w końcu film, serial. I w przypadku musicalu po prostu wybrano jakąś jedną historię, też wybraną z jakichś historii ułożonych, które pojawiły się wcześniej. Natomiast napisano specjalny scenariusz, umieszczając tam wszystkie elementy charakterystyczne dla postaci, a jednocześnie też dla historii, które oni przeżywali. Teraz trzeba byłoby pewnie przeanalizować to wszystko. Natomiast można by było powiedzieć, że takiego filmu z taką historią nie ma. Czyli widzimy Adamsów, widzimy podobną historię, bo gdzieś tam się przewija to spotkanie właśnie młodych. Natomiast już widzimy Wednesday, która jest właśnie jak Richie, o której wspomniałeś, ona była młodziutką dziewczynką, i to tutaj w tym spektaklu jest trochę starsza, już jest nastolatką. Więc też wygląd, i tutaj Ilona o to zadbała, żeby ona jednak nie wyglądała dosłownie tak jak w filmie. Troszeczkę inaczej. A jak to jest z piosenkami do musicalu? Czy są jakieś szlagiery takie, które powinniśmy znać? Pytasz o O Rodzinę musical. Adamsów, a czy o music? No, o Rodzinę Adamsów, tak. Wiesz co, powiem ci tak, przede wszystkim jest ten sławny motyw muzyczny. Taradadam, 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 taradadam. Dokładnie, także to się pojawia, natomiast specjalnie na potrzeby musicalu Andrew Lipa. Bardzo fajne, zabawne, satyryczne nazwisko. Andrew Lipa napisał muzykę do tego, wspaniałe songi, ze świetnym tłumaczeniem reżysera spektaklu Nikt Jacka nie wiedział, Mikołajczyka czytaj. i On dyrektora. ogląda się, wiesz, To za trzeba powiedzieć, że kulturą, wiesz. to jest jego debiut, był jego debiut Nikt nie wiedział, czytaj. reżyserski. My jesteśmy bardzo Cudze związani. chwalicie, swego nie znacie. Przecież Tak, Europa to jest prawda. Biblia. I te Kultura Europy to jest pojawiają się Biblia. A serenie, on się ogląda za są Ameryką, i wiesz. dla nas to są szlagiery, No bo nie jest tam czubek? bardzo dużo fajnej muzyki.
wywodzącej się a to z tanga, a to z jakiejś funky, popu. Przeróżne cytaty są. I chciałem cię jeszcze zapytać a propos muzyki, dlatego że ja pamiętam, że takim głównym tematem wiodącym w filmie była piosenka słynnego rapera 90-tych lat MC Hammera. Może państwo pamiętają You Can Touch This, Can Touch This. Tak, no właśnie, pięściastek. A tam on wykonywał utwór Adam's Groove. Czy to weszło do kanonu tych piosenek musicalowych? Wiesz co, nie, tutaj jest ten utwór jest tylko ewidentnym nawiązaniem, jakąś bo tak, w musicalu zasady śpiewamy wtedy, kiedy przestajemy mówić, tak? Czyli to jest przedłużenie, opowiadanie jakiejś historii, kończą nam się słowa, zaczynamy śpiewać. I tutaj też, po prostu to jest taka forma opowiedzenia historii, akurat ta sytuacja, o której mówisz, gdzie rapuje tutaj Fester, to nie jest taki typowy rap, to jest takie, wiesz, opowiadanie historii po prostu. To może to nie jest ten ostatnio jest taki bardzo popularny. Jak ktoś panu tak nie zależy, to nie da to ale to jest bardzo fajne nawiązanie. Przede wszystkim pojawiają się tam akcenty, tłumaczenie Jacka jest bardzo zabawne. I tutaj bez żadnego serwilizmu, po prostu naprawdę mu to świetnie wyszło. Nie załapał, dobrze śpiewa, dobrze się gra, przeurocze są teksty. I my mamy wielką zabawę, wiesz, powiem ci, że atmosfera pracy. Już teraz to już końcówka, wiadomo, że tuż przed premierą jesteśmy, ale nie było żadnych spięć, żadnych nerwówek, żadnych tam, po prostu to była wielka radość, czasami nawet odpinaliśmy wrotki i za bardzo się rozluźnialiśmy w tym, bo to ma taki pokład jakby emocjonalny, humoru i tak dalej, także, ale są momenty wzruszające, bo to jest najważniejsze, trzeba powiedzieć, że na wesoło, ale jest taka jedna piękna piosenka, którą śpiewa Gomez, że pozwól mi się cieszyć, ale czasami też być smutnym. I to jest taka też, taka bardzo prawdziwa, właśnie cały czas jakby będę nawiązywał do tego, że rodzina Adamsów jest bardzo prorodzinna przede wszystkim, brzmi to tak górnolotnie, ale jest, bo wszyscy tam w tej rodzinie się kochają niezależnie od tego, jak bardzo są dziwni i wypaczeni. I gdzieś tam na końcu wszystkie rzeczy, które są niby jakimiś próbą zburzenia jakiegoś ładu, okazuje się, że doprowadzają do wspaniałego końca. Wspaniale. Nie mogę się już doczekać. Gomeza przy okazji wspomnę, że będzie grał dwóch znakomitych aktorów, Tomasz Staciuk i Przemysław Grapiński. A teraz przechodzę do Ilony Minarz. Ilono, ja bym chciała jeszcze coś powiedzieć, bo ja się nie zgadzam, że oni są dziwni i wypaczeni. Ale to jest takie... No to proszę, oczywiście. Ja tak zamiast, bo oni są dziwni i wypaczeni. Nie, to jest takie pierwsze, jakby wiesz, spojrzenie, no ktoś, kto nosi się cały czas na czarno. Wiesz, może... Przepraszam. No właśnie, chciałem o to zapytać, bo... Chciałem o to zapytać, dlatego że właśnie... Bardzo ważną, może najważniejszą stroną rodziny Adamsów są też kostiumy i to, w jaki sposób ta rodzina zostaje przedstawiona przez, no powiedzmy szczerze, przez twórców, czyli przez reżysera, przez kostiumologa. Zresztą zaprosiłem cię, Ilono, specjalnie dlatego, że jedną z nielicznych nominacji do Oscarów za film Rodzina Adamsów z 1991 roku była nominacja za kostiumy właśnie, bo kostiumy grają w rodzinie Adamsów niezwykle ważną rolę. Jak zaczynałaś pracę nad myśleniem? Bo jakby, no jesteś, powiedzmy szczerze, jesteś osobą, która nadaje też jakby charakteru i statusu tej rodzinie w dzisiejszych czasach, w 2018 roku. No akurat rodzina Adamsów jest, była, bo jesteśmy przed premierą, jest jedną, była jedną z trudniejszych rzeczy, którą miałam do zrobienia. Ponieważ są takie właśnie musicale, spektakle, teksty, dramaty, które doczekały się swoich ekranizacji, które no, bardzo trudno jest potem przełożyć na swój język. I dlatego uważam, że wbrew pozorom rodzina Adamsów była bardzo trudnym wyzwaniem dla mnie. No, na pewno wyznacznikiem były dla mnie komiksy Adamsa, które sobie oczywiście przeglądnęłam, zobaczyłam. No i jak to ja oczywiście mówię, o nie, ja robię po swojemu. Fajnie, znam bazę, przygotowałam się, research tak zwany zrobiony, ale teraz ja wchodzę do gry. I to nie na czarno będą? No i teraz opowiem, jak ja wchodzę do gry. Wchodzę do gry, czyli zaczęłam projektować po swojemu, ale okazuje się, że są takie rzeczy na świecie, które po prostu zostały wymyślone i zrobione w sposób perfekcyjny, nie,
chciałabym użyć słowa genialny, bo nie chcę nadużywać tego słowa, ale perfekcyjny i prawie genialny. I akurat rodzina Adamsów należy do tego tematu. Ale powiem, jaki zrobiłam sobie eksperyment, ponieważ no, czytając scenariusz, zawsze tak jest, że projektując, wnioskuję przynajmniej ja rzeczy ze scenariusza. I to tekst, oprócz tego, że mam swoje wizje, jak mi się to śni, to oprócz tego tekst ma ogromną rolę, ponieważ z tekstu można wywnioskować bardzo dużo rzeczy na temat cech charakteru człowieka, nie wiem, z jego zachowań, co lubi, a jak ktoś coś lubi, to zazwyczaj chodzi tak ubrany i tak dalej, i tak dalej. No i zrobiłam sobie swoją rodzinę Adamsów. No i tak sobie narysowałam panią, narysowałam pana, narysowałam dzieci. No idąc dalej, czytając i analizując scenariusz, ona lubi to. Aha, no to może na czarno. A ona na przykład strzela z kuszy. Aha, to powinna mieć na przykład długi rękaw. A ten lubi to. A tu w tej scenie okazuje się, że musi się szybko przebrać, bo na przykład coś. Aha, czyli lepiej krótkie, a nie długie. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I na koniec okazuje się, że to jest właśnie powód, dla których te rzeczy zostały, tak jak powiedziałam, genialnie, bądź perfekcyjnie wymyślone, bo wraca się do punktu wyjścia. Czyli po prostu zatoczyłam koło i rodzina Adamsów wygląda podobnie, jak znamy większość z filmu. Podobnie również dla tych, którzy znają to z komiksów. Jednak no, ja też nie byłabym sobą, gdybym nie zastosowała kilka trików, małych takich zmian. Proszę się podzielić z nami jakimś... Że teraz już mam się podzielić. No jednym chociaż tak, żeby na zachętę, żeby publiczność chciała koniecznie to zobaczyć. Dobrze, no to na przykład... W komiksach, w filmach Paxley nosi koszulkę w paseczku. Paxley, czyli syn państwa. Wiadomo, katolicki trzeba wyłączyć, bo Maxley, Sraxley, wiesz, Polka zamiast proklamować swoją Biblię, kultura europejska, przepraszam bardzo, gdzie my jesteśmy, to rodzina Adamsów, Maxley, Sraxley i się wzoruje nie wiadomo na czym, ogląda się nie wiadomo za czym. No, aż wstyd, że Polacy są głupi i przed szkodą, i po szkodzie, no tak na to wychodzi. Nazywaj przed szkodą i po szkodzie.